Cześć widzowie, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj dowiecie kilka faktów o mnie, bo dzisiejszy odcinek to będzie takie Q&A. To co? Bez przedłużania lecimy z tym. Co skłoniło cię do nagrywania na YouTube? Ej, to dobre pytanie w sumie jest, bo ja sam nie wiem. Zaczęło się od tego, że z kolegą wrzuciliśmy na YouTube'a film po prostu, jak sobie pociąg przejeżdża przez las. Potem coś tam spróbowaliśmy, że dobra, wrzucimy to, a to wrzucimy. No i jakoś tak wyszło. Dlaczego zmieniłeś logo? No, uznałem, że kanał potrzebuje jakiegoś tam odświeżenia. A z racji tego, że widz mi zrobił bardzo ładne logo, spodobało mi się nawet, no to uznałem, że je zmienię. A poza tym tych logów, które są przerobione z Polsatu, trochę jednak za dużo już na tym YouTubie jest, więc jakieś zmiany muszą być. W jakim województwie mieszkasz? A mieszkam w województwie wielkopolskim. W jakim mieście mieszkasz? No, województwo już wiecie, ale miasta wam nie zdradzę do końca. Ale taka podpowiedź, mieszkam tu w tym rejonie mniej więcej. Czy by znowu będziesz nagrywał coś o ludu jak kiedyś? No, poniekąd chciałbym jeszcze coś tam nagrać, bo wiadomo, zawsze coś się znajdzie, ale na tym kanale raczej już nie będę nic o żużlu wrzucał. Po prostu nie przyjąłby się. Początkowo tak próbowałem, ale uznałem, że nie ma sensu tego dalej nagrywać, bo po prostu nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie tak coś oglądał. Myślałem też nad stworzeniem osobnego kanału właśnie żużlowym, ale nie wiem, jakby to po prostu się przyjęło. No, jak kiedyś utworzę takie coś, to po prostu was poinformuję. Jaki masz telefon? Samsung A51. Co sądzisz o świecie według kiepskich? Halina, wejdzie mi tę zmieniarkę, bo się zaraz zwymiotuje, No tak, Świat Kiepski to jest jeden z moich ulubionych seriali, jaki kiedykolwiek oglądałem. Szkoda z jednej strony, że już się to kończy i już nie będą tego produkować. No bo po zmianie reżysera chyba w 2018 roku, o ile dobrze pamiętam, te odcinki naprawdę były coraz lepsze. A jak wiemy, kiepscy jednak, chyba był taki okres, gdzie naprawdę nie szło tego oglądać. No a z drugiej strony, bez tytułowych właśnie bohaterów, Paździocha i Boczka, aktorzy odgrywający ich rolę, niestety nie żyją już, to nie byłoby najmniejszego sensu po prostu. A tak ogólnie, serial bardzo lubię, naprawdę, można się uśmiać naprawdę przy niektórych odcinkach czy scenach. No po prostu, ten serial to jest złoto. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? A konkretnie ulubionego jedzenia nie mam. To zjem, to co mi smakuje, to mi smakuje. Ale chyba z takich najbardziej ulubionych, takich, które od czasu do czasu lubię zjeść, to jest pizza. Jakim sportem się interesujesz? Ja się interesuję dokładnie sportem żużlowym, czy inaczej żużel. Jakoś piłka mnie nie kręci tak wszystkich. Chyba, że jakieś mistrzostwa świata są czy euro, to wtedy oglądam. Kim jest ten kolega, co montuje filmy nieraz? Siema widzowie. Tak, to mój prawdziwy głos. Pewnie trochę głupio brzmi, chyba że inaczej uważacie, tu w komentarzach możecie pisać. Nie chcę jakoś przedłużać tego filmu, więc lecimy z ostatnim komentarzem na dziś. Kurwinox, Michał Głuś. Kim jest ten kolega, co montuje filmy nieraz? To ja jestem tym kolegą. W sumie możecie napisać, jak się wam podobają moje filmy. A teraz nie przeciągam, żegnam się z wami i daję głos Dawidowi, który się z wami pożegna. No i w dzisiejszym filmie to byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania do mnie, piszcie w komentarzu, to ja na każde pytanie odpowiem. To co? Do zobaczenia, do następnego, cześć!